Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego, Goldman. Ale czy to jest Goldman? Naprawdę to jest pan Marvin Metzner. Marvin Metzner. Bardzo dobrze, panie Charleston. Ale skąd pan wiedział? Rachunek w ręce martwego lokaja, stwierdzający, że cały ten weekend był na zamówienie. Tylko księgowy mógł załatwić coś takiego. Dicky, bierz pieniądze i chodźmy. Chwileczkę, kochanie. Goldman został zabity miesiąc temu podczas jazdy na nartach. Skoczył z wysokości 70 metrów na nisko lecący samolot. Nie mogę już dłużej czekać. Nie stracił pan swojego wyczucia, panie Charleston. Ale jak udało się wam wymknąć Skorpionowi? Nie udało się. Urządził Dorę. Za 15 minut musimy znaleźć się u lekarza. Czy nie mógłbyś wyjaśnić później? Chodźmy już. Zdążymy, kochanie. Nie bój się. Nagroda, panie Metzner. Należy do mnie, monsieur. Marcel, będąc jednym z najsilniejszych ludzi na świecie, zatrzymał pański sufit od zgniecenia nas na wysokości 1 metra i 3 centymetrów. Może potrwać kilka miesięcy, zanim uda nam się ponownie wyprostować, ale za $1 000 000 można kupić wiele usztywniających plecy gorsetów, prawda, panno Ireno Twain? Córko Lionela? Co? Wolę, gdy nazywają mnie Ritą. Ale skąd pan wiedział? Nie należy lekceważyć nozdrzy Francuza, panno Twain. Dziś przy kolacji poczułem od pani zapach Chanel numer 5. To pani pozbyła się ich wszystkich. Metznera, Goldmana i swego ojca. A naprawdę, gdyby pani mogła, rozprawiłaby się pani ze wszystkimi mężczyznami. Czyż nie tak, panno Twain? Mężczyznami, przez których czuła się pani zawstydzona i cierpiała, bo urodziła się pani z rozumem, talentem, pieniędzmi, wszystkim prócz tego, czego pragnęła pani najbardziej. Pięknością. Faktem bowiem jest, panno Twain, że z trudem pani ujdzie jako mężczyzna, ale jako kobieta jest pani do niczego. To ty tak uważasz, chłoptasiu. A teraz poproszę o moje pieniądze. Jeśli będę miał szczęście, zdążę jeszcze na kolację do Maksima. Na twoim miejscu zamówiłbym tylko kanapkę z tuńczykiem, bo ta forsa należy do mnie. Jak widzicie, żyję i brykam. Obecna tu pana Skeffington wrzuciła twoją bombę do klozetu. Gdy spuszczała wodę o mały włos, nie urwało jej głowy. Nic mi nie jest, JJ. JJ? Tak jest, przyjaciele. On wykiwał nas wszystkich. Za tym biurkiem siedzi prawdziwy Sam Diamond. Ja nazywam się Loomis, J.J. Loomis. Jestem aktorem, parodystą. W zeszłym roku 6 razy naśladowałem Carsona. Diamond wynajął mnie na ten weekend. Obecna tu panna Skeffington jest w rzeczywistości Wilmą Norman. Podaje koktajle w motelu Mokre Łóżko w Carmel. Diamond nienawidził was wszystkich. Zarabialiście ciężką forsę, on miał tylko to nędzne małe biuro w San Francisco. Gdyby udowodnił, że to on jest najlepszy, przejąłby wszystkich waszych bogatych klientów. Ale skoro to ja poskładałem tę układankę, to uważam, że forsa należy do mnie. Mam rację, panie Diamond?